Jak działa pulsoksymetr? Celem stosowania pulsoksymetru jest sprawdzenie tak zwanej saturacji, czyli oznaczenie wysycenia krwi tlenem. I co najważniejsze, pulsoksymetr robi to w sposób nieinwazyjny. Po prostu zakładamy go na palec i nie muszą być używane żadne igły, żadne inne takie bardziej nieprzyjemne metody, żeby po prostu sprawdzić, jak ta nasza krew jest nasycona tlenem. Czyli coś bardzo, bardzo fajnego, zwłaszcza jeśli nie lubimy tych bardziej inwazyjnych metod badawczych. A tutaj to jest w ogóle niepotrzebne. Jak sama nazwa wskazuje, pulsoksymetry wykorzystują metodę pulsoksymetrii, czyli badają pochłanianie przez nasze tkanki promieniowania w dwóch długościach fal, czerwonej i podczerwonej. Po prostu nasze tkanki w różny sposób odbijają, pochłaniają różne promieniowania. No ale to jest oczywiste, to jest wykorzystywane nie tylko w pulsoksymetrach. Hemoglobina, która transportuje w naszych układach krwionośnych tlen, w zależności od tego, czy jest ona nasycona tlenem, czy nie, w różny sposób pochłania fale. Dzięki temu można zmierzyć stopień nasycenia tlenem krwi. W zależności od tego, czy komórki czerwone są nasycone tlenem, w różny sposób pochłaniają różne długości fal. I właśnie dzięki temu, że te krwinki czerwone, w zależności od tego, czy są nasycone tlenem, czy już nie, czy już oddały ten tlen, czy po prostu nie są nasycone, dzięki tym różnym długościom fal, dzięki temu, w jaki sposób one pochłaniają te fale, można odczytać, analizować to i wiedzieć, jak nasycona, wysycona tlenem jest krew. Wynik podawany jest jako wartość procentowa. Cel to oczywiście wiedza o tym, czy czasami nasza krew nie jest zbyt słabo natleniona, co oczywiście oznacza albo jakieś problemy z naszym organizmem, po prostu nasz organizm w jakiś sposób nie działa. Coś w naszym ciele nie działa tak jak trzeba, ponieważ ta nasza krew nie transportuje wystarczającej dla nas ilości tlenu, a niewystarczająca ilość tlenu, no to co oczywiste, w bardzo negatywny sposób przekłada się na naszym działaniu. Nasz organizm, wszystkie nasze komórki potrzebują tlenu, żeby we właściwy sposób działać. Nie ma tego tlenu, krew nie posiada w sobie wystarczającej ilości tlenu, nie transportuje odpowiedniej ilości tlenu, i nasz organizm po prostu nie działa w odpowiedni sposób. Dzięki temu pulsoksymetrowi wiemy, że ta ilość tego tlenu transportowanego w naszym, ta saturacja jest na odpowiednim poziomie i wiemy, że jest on dostarczany tak jak trzeba. I kiedy jest inaczej, kiedy tego tlenu, ta saturacja jest zbyt niska, musimy zacząć szukać, wiemy, że coś nie działa. I może być gorzej, ponieważ jeden jest powód, że musimy szukać, dlaczego ta saturacja jest za niska, a drugi, doskonale wiemy, że inne części naszego ciała, inne składowe naszego organizmu, tego mechanizmu, który ze sobą współgra, jest zagrożone. Gdzieś, gdzie tego tlenu będzie zbyt mało, coś może przestać działać, coś może nie działać w sposób prawidłowy, a to już jest bardzo blisko do nieszczęścia. Dziękuję za uwagę. Właśnie tak działa pulsoksymetr i coś bardzo fajnego. Co ciekawe, pulsoksymetry nie są czymś drogim. To jest naprawdę coś kosztujące kilkadziesiąt złotych i każdy z nas może takie coś kupić. Nie ma przeciwwskazań. To wcale nie boli, tylko troszkę trzyma palec, ale nic nieprzyjemnego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Wrzuć na swoje media społecznościowe, żeby jak najwięcej osób dotarło do tego materiału albo też do innych. Zapraszam też na inne kanały, linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.